majowa pogoda jak do tej pory nas nie rozpieszcza. Postanowiliśmy jednak wybrać się w niedzielę 9 maja do Mariny Northney na wyspie Hayling. Do naszej załogi dołączył Richard, kolega, z którym tydzień wcześniej popłynęliśmy do Wooton Creek na jego jachcie Serafin. Richard, gdzie płyniemy? Do Northney. O, ty ładnie to umiesz wypowiedzieć. Northney Marina. Tak jest. Dzień się zrobił. Płyniemy do mariny, której nazwy nie potrafię wypowiedzieć. Richard bardzo ładnie ją wypowiada. Northney. Prawdopodobnie. Znajduje się ona na Hayling Island. No w tej chwili mamy trochę pod wiatr. Mamy wiatr południowy. Także troszeczkę na nas idzie ten wiatr. No ale za chwilę będziemy skręcać na wschód. W stronę Hayling Island i będzie fajne żeglowanie. Grota już postawiliśmy. Proszę, zobaczcie, jaka się piękna pogoda zrobiła. Zupełnie się nie zapowiadało. Na razie płyniemy na motorze, ale żagle postawimy za chwileczkę. Dosyć szybko dotarliśmy do znaku bezpiecznej wody, pokazującego wejście do kanału Langston. Fokę wystawimy. Fokę wystawimy. Jak powiedzieliśmy, tak też zrobiliśmy. Idę zaraz, pójdę po wezmę. To już tego faktycznie zgubiłem. Zaraz będziemy przeklaczać. Czekajcie, o, 5! Mam piąteczkę, może trochę jeszcze więcej będzie. No, come on. 5-4! Trzeba się do kopy. No nie? Dmuchaj do tyłu, Richard. Nie mogę, pomóż, ale tutaj żagiel też. No to. Wspomagamy się jak możemy. Teraz skręcasz i masz czerwony, i potem tam dalej masz zielony. Czerwony na lewo musi być. Dopłynęliśmy do wejścia do Chichester Bar i mogliśmy sprawdzić głębokość w kanale, przyglądając się West Pole. Popróbowałam również bardzo trudne, jak dla mnie, sztuki żeglowania motylem. Jak poszło? Sami zobaczcie.
skończyło się na wpół spodziewanym zwrocie. Następnym razem zabezpieczymy bom lepiej. Powoli wpłynęliśmy do Emsford Channel, prowadzącego na północ wyspy Hayling w stronę Northney. No to przybyliśmy do mariny, zaparkowana łódeczka ślicznie, wszystko poszło sprawnie. No niestety ręce były zajęte, więc nie zostało to sfilmowane. A teraz idziemy sobie na chyba 2-kilometrowy spacer i będziemy sobie szukać jakiegoś miłego pubu na posiłek. Niesamowicie to wygląda tutaj. Nasz 2-kilometrowy spacerek zaprowadził nas do pobliskiego Ship Inn, gdzie uraczyliśmy się piwkiem i tradycyjnie fish and chips. Czy wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi? Tak. Z jedzonka. Mogłoby być trochę lepiej. Trochę lepiej. Mogliby na przykład dać sztuczce, tak. O, jak woda uciekła. No, uciekła zupełnie. Po posiłku wybraliśmy się na krótką przechadzkę po okolicy. Marcin i ja już kiedyś tutaj byliśmy. Wtedy przyjechaliśmy samochodem, a w pobliskim pubie The Royal Oak mieliśmy lunch. Czas było wracać do domu. Skoczyliśmy na łódkę i popłynęliśmy w stronę Sancji. Mam nadzieję, że i my kiedyś tak właśnie pożeglujemy.
W drodze powrotnej, zgodnie z prognozami, wiatru nie było. Solent wyglądał jak jezioro, zupełnie bez fal. Nasza krótka wycieczka była bardzo fajna. Udało się trochę pożeglować, spotkaliśmy się z przyjacielem i odwiedziliśmy kolejne fajne miejsce, do którego na pewno wrócimy. A tu nasz dobry znajomy. Znak bezpiecznej wody. W okolicach Langston Bar zaczęło wiać. Nie zastanawialiśmy się. Postawiliśmy foka i weszliśmy do kanału, jak na żeglarzy przystało. Na żaglach. No cóż, na jednym. Ale zawsze. Wracaliśmy przy stosunkowo niskiej wodzie. Oznaczało to, że wrota prowadzące do mariny były jeszcze zamknięte. Otwierano je dopiero za godzinę. Skorzystaliśmy z opcji pozostawienia naszej łódki przed wrotami, na specjalnym pontonie. Poprosiliśmy pracowników mariny, żeby zaprowadzili naszą łódkę na jej miejsce, kiedy wrota zostaną otwarte. Nie było z tym żadnego problemu. Naprawdę lubimy South Sea Marina. Wszyscy są bardzo przyjaźni i bardzo pomocni. Fantastyczne miejsce.